cześć, z tej strony Klaudyna. Ja na chwilę, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać pomimo wiatru. W ogóle jest strasznie zimno i chciałam wam powiedzieć, co będziemy sobie szybciutko robić na blogu. Zacznijmy od tego, kto zamówił masło Shia, dostanie je dzisiaj, albo dzisiaj jest kolejna partia drugiej wysyłki, więc to jest raz. Druga sprawa, będziemy robić na blogu taki cykl ziołowy detoks, który już sobie zaczęłam, miałam zacząć wcześniej, ale było tak przeraźliwie zimno, że mi się nie chciało chodzić po polach, po prostu nie ma takiej opcji, dopiero teraz się zaczyna robić ładnie i będziemy robić przeróżne właśnie receptury na ziołowy, zielony detoks, detoksyfikujące, a ja teraz jestem taka dość podekscytowana, bo myśliłam sobie, że dzisiaj zrobię projekt, który chciałam zrobić od dawna. Będzie to mydło, które nazwę Piwo i Konopie Relax pod prysznicem i będzie to mydło robione na piwie. Miało być jakieś super powlaner, ale okazało się, że na wsi jest tylko harnaś, więc będzie na harnasiu, na czym jest. Będzie z dodatkiem oleju konopnego i wymyśliłam sobie, że zrobię je zabarwię je sokiem z pokrzywy, którego będziemy używać zresztą przy innych okazjach. Więc całkiem jestem podekscytowana tym projektem, nie wiem jak wyjdzie, no zobaczymy. I myślę, że przy okazji może zrobimy sobie jeszcze jedno mydło, takie tylko kokosowe dla początkujących, właśnie na soku z pokrzywy. Jeśli nie macie, to oczywiście będzie mogła być woda. Także to tyle, do sczytania, hej, ja idę sobie popróbować i po prostu zobaczymy, co fajnego wyjdzie. Może to będzie konopie i piwo i mak na przykład peelingujący. Także zobaczymy jeszcze, jak mnie fantazja poniesie. Hej, hej, pa, pa, dzięki, Lena.